Siemano. Lepiej niż Łukasz Juras Jurkowski, który zapowiadał ostatni odcinek, ja tego nie zrobię. Kto jeszcze nie widział, to zachęcam do obejrzenia, bo sztos odcinek mi wyszedł naprawdę. Więc szybko, zwięźle i na temat. Zapraszam na 45. odcinek Dziennika Maszynisty. Jesteśmy już na Kockumieście. Chwileczkę na wymianę pasażerską i ciśniemy sobie do Lichkowa. Nie ma zbyt wiele czasu, żeby tutaj coś pogadać, więc pogadamy w Lichkowie pewnie, bo jest kilka kwestii, o których muszę wam powiedzieć. Więc do zobaczenia. Jesteśmy już w Międzylesiu i kolejny temat, o którym chciałbym wam powiedzieć, bo zaczął się sezon na liście, długie gałęzie i wszystko tutaj w bliskiej odległości sieci trakcyjnej. Ja tutaj naliczyłem już raz, dwa, trzy, cztery takie miejsca, które zgłosiłem. I dobra, bo tutaj godzina odjazdu nas zaskoczyła, więc tak dokończę. Znalazłem cztery takie miejsca, w których te gałęzie są bardzo blisko sieci. Teraz jeszcze no, mają taki tam bezpieczny zakres, ale to wiecie, jak to o tej porze roku przyjdą jakieś długie opady deszczu, to wszystkie te gałęzie po prostu pod naporem tej wody się położą. I trzeba wiedzieć, że tutaj na naszej linii niestety połamania pantografów, zerwania sieci trakcyjnej, szczególnie tutaj na odcinku Kłodzko-Główne Międzylesie, to jest taki chleb powszedni niestety. Wczoraj 23, bo dzisiaj nagrywam ten odcinek, między Hendrykowem a Białym Kościołem doszło też do zerwania sieci trakcyjnej. Chyba. Na pewno został uszkodzony ET22. Filmik wrzucę tutaj właśnie on teraz. I tutaj jeden z elementów, wysięgnik albo coś, musiało po prostu wpaść do kabiny maszynisty przez szybę. Kurczę. Za chwilę będziemy tamtędy jechać, więc zobaczę, w którym to miejscu. Ale dziwna sprawa, bo nasz pierwszy pociąg na Wrocław przejechał normalnie i ten pociąg towarowy jechał za nim w stronę Wrocławia i kurczę, tam już doszło do uszkodzenia, więc ciekawy temat. Mam nadzieję, że niedługo się dowiemy, co było taką przyczyną. Co jeszcze? Mamy tutaj wyłączony jeden pantograf niestety, więc ja sobie teraz zapobiegawczo opuszczę ten przedni, na którym jesteśmy, bo jakbym teraz dał dezaktywację kabiny, no to wydaje mi się, że komputer by zwariował troszeczkę i sam z siebie by te pantografy opuścił, więc tak, dla bezpieczeństwa, dla wygody i swojej, i komputera, żebym nie miał tam za dużo do myślenia, opuszczam sobie pantograf, pyk, napięcie spadło i zmieniamy sobie kabinę. I teraz tak, żeby nie wyszło, że jakieś głupoty powiem, żeby tutaj nie dało się wkleić takiego mema, jak tutaj pan Marcin Najman mówi, co ty, to podniosłem pantograf i włączyłem kabinę i mamy sekwencja, pantograf niepodniesiony, wagon D i pantografy same nam spadły. Więc na szczęście pana Marcina tutaj nie wkleimy tym razem. Jasne. Podczas zmiany kabin zauważyłem, że niestety otworzyła nam się klapeczka. Oh shit, here we go again. A i znowu od spustu WC. Kajcie, kurka, fek. O, łatwo poszło. Trzeba tutaj znaleźć. To się obkręca dookoła, niestety. Ta strona nie trzyma, kurczę.
udało się. Zapamiętajmy te kilometry i za kilka tygodni sprawdzimy, czy coś się zmieniło, czy wycięli, czy mają po prostu w trąbce znowu. Bo te przejazdy, te kilometry, to one się co roku praktycznie powtarzają, niestety. Już nie mówię, żeby te całe drzewa tam powycinać, tylko po prostu no wyharatać te gałęzie już tak od konaru, przynajmniej od tej strony, której są tory. I niech sobie to drzewo tam spokojnie rośnie, przecież jaki to problem. Kurczę, szyja mnie boli, niewygodnie spałem, nie mogę, kurczę, do końca szyi odwrócić. Dobrze, że mamy fotele obrotowe, to jest duże ułatwienie. Dobra, biorę się za wypisanie dokumentów. Mamy tutaj jeszcze 50 minut przerwy chyba. No, 53. Więc tutaj wypiszę sobie kartę próby hamulca. Sobie i od razu koledze, bo to przechodzi na szklarską porębę i nie wiem, kurczę, czy ten kolega będzie miał dużo czasu, czy nie. Więc lepiej nie ryzykować i mu to zawczasu napisać. Ok, to za chwilę się włączę i porozmawiamy na dalsze tematy, które się tutaj zebrały podczas tego okresu od ostatniego odcinka do dzisiaj. Druga sprawa, to chciałbym Wam troszeczkę wyjaśnić, bo niestety od tygodnia, dwóch nie pojawiają się odcinki kolejowego przeglądu prasowego. Bardzo mi to ciąży, bo miało być to tak cyklicznie zrobione, ale niestety ostatnimi czasy mam bardzo dużo na głowie. Jak nie stacja muzeum, tak teraz na głowie mamy przeprowadzkę i niestety, ale chyba dopiero znajdę czas, żeby to nagrać, jak już swoje centrum dowodzenia zrobię na nowym mieszkaniu. Więc mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali. W nagrodę dzisiaj, 24, właśnie o 13, wleciał nowy odcinek edukacyjnego Cup View. Udało mi się to zmontować i tym razem właśnie jedziemy w stronę tutaj Lichowa, więc mam nadzieję, że zaglądniecie sobie do tego odcinka. I mam nadzieję, że jak już będzie wszystko ogarnięte, że będziemy mogli wystartować i z KPP na spokojnie również. Tym bardziej żałuję, bo dużo takich niestety znowu niebezpiecznych zdarzeń się przydarzyło. Ale no to mam nadzieję, że uda się nam to jedną wielką klamrą zrobić już w przyszłym tygodniu. Nie, w przyszłym tygodniu jeszcze nie, bo od 1 czerwca to za 2 tygodnie. Dziękuję Wam od razu za Waszą wyrozumiałość. Aha, i dzisiaj jeszcze nas spotka jeden taki miła rzecz, a mianowicie Pan Jakub. O kurczę, nie chcę wyjść. Znaczy Pan Jakub chce wyjść, a nie chce wyjść. O kurczę. Pan Jakub przyjdzie odebrać plakacik. Jest elegancko. Jeśli komuś się taki plakacik podoba, to w opisie znajdzie link do aukcji na Allegro, gdzie można takie i podobne plakaty z takim przystojniejszą wersją mnie znaleźć. No i to czekajcie. Aha, dobra, mam jeszcze jedną taką kwestię, którą chciałbym Wam powiedzieć, ale to dobra, to może później, żebym się nie wystrzelał jak Krzysztof Piątek ze wszystkich tematów i żeby potem nie było nudno. A to też taki dosyć ważny temat odnośnie mnie, tego kanału, mojej pracy, no ogólnie całości, więc obo mnie zapomniał. To widzimy się gdzieś tam, ja idę sobie szyję jakoś rozciągać, żeby mnie to puściło, bo kurde, strasznie niekomfortowo. Mam nadzieję, że łóżko w nowym mieszkaniu będzie dużo wygodniejsze i już takie lumpago mi nie wejdzie. Siemaneczko do... Nie, dobra. Bez tego siemaneczko, bo to jakbyśmy się żegnali. A my się za chwilę przecież widzimy. Za minutę odjazd. System GSMR zalogowany. Czekamy na semafor i na sygnał od pani kierownik. Wszystkie pociągi osobowe Leo Express planowo przyjechały, więc... O! Świeci! Trawka w pronie czeka tutaj tylko, żeby spadł deszczyk i wtedy łatwo do tunelu wjechać. I dojechaliśmy już do Kocka Miasta. Mamy jeszcze 2 minutki do odjazdu. Taka pogoda, kurczę, średniawa.
jakby miał zacząć padać, a przydałby się ten deszcz, może on by sobie lepiej poradził z tymi tutaj śladami po owadach. No masakra, te spryskiwacze to tak kurde bardziej to rozmazują, a zauważyłem, że jak pada deszcz, to tak lepiej sobie radzi z tymi śladami, więc kurczę, a tutaj miałem jeszcze właśnie timelapsa jednego wrzucić, tak tu z szyby, ale no kurde, będziemy mieć taki kamuflaż pod mikroskopem właśnie, będziemy mogli sprawdzać, co to za owad zginął na tej szybie. Ja tutaj jeszcze próbuję poprzecierać, może w międzyczasie spadnie deszcz i przed Wrocławiem jeszcze tego timelapsa uda się wcisnąć. No do tego, także ten, no. I mamy chętną osobę do wyjścia na stacji Suszka, którym jest, przypominam, stacją na żądanie. Tyle się nagadałem i nie zauważyłem, że jest w trybie tym przyspieszonym. No to dobra, to jeszcze raz pokrótce, że mamy teraz 5 minut postoju i 5 minut w Starczowie. Weny mi ich zabrał. Jasny gwint. Dobra, to takie króciutkie, że tutaj 5 minut w Starczowie, 5 minut jedziemy do Wrocławia, tam mamy chyba z półtorej godzinki przerwy, bierzemy pociąg jakiś tam ze Ścinawy, który wjedzie, ciśniemy sobie na Rawicz i z Rawicza jedziemy do Wrocławia, a z Wrocławia będziemy jechać do Kłodzka miasta i stamtąd już S-em szybko. I stamtąd szybko. I stamtąd szybko wracamy do Kłodzka Głównego, bo nie za wiele mamy tam czasu na zdanie pojazdu, bo mamy tak wyśrubowany czas. No, już tą służbę robiłem ostatnio i wtedy w Kłodzku nas ktoś podmieniał, a teraz się zdarzyło tak, że ta osoba nie ma uprawnień na impulsy i mi przełożono służbę o 10 minut, tak żebym na spokoju sobie mógł dojechać. Więc na razie to tak z grubsza wygląda. Semafor mamy podany, za 26 sekund ciśniemy do Starczowa. Tam kolejna przerwa. I jesteśmy w Ziemicach. Za 40 sekund odjazd w dalszą drogę. Spóki co wszystko planowo, elegancko. Dawno na filmie nie było sytuacji, że podczas nagrywania sokiści kogoś spisują, bo przychodzi w złym miejscu. I to kurczę, można już skreślić i od nowa naliczać, bo już takie było takie miejsce na wjeździe do Strzelina, ale na szczęście ludzie przeszli dużo wcześniej i zdążyli na pociąg. Napisane jak byk Lichkow, ze stacji Lichkow, pociąg kończy bieg, a ludzie się pchają do środka. Jezu, jak są tablice, to wystarczy je przecież przeczytać. Taka dobra rada. Jesteśmy już we Wrocławiu Głównym. Przejechaliśmy planowo. Koledze już oddaliśmy nasz sprzęt. Już zdążył chyba nawet zjechać z peronów. No i właśnie tutaj obok wjechał pociąg do Jeleni Góry, na który tak wszyscy pasażerowie się chętnie rzucili, bo myśleli, że to nasz pociąg. Święta Katarzyno, wspieraj kolejarzy i miej w opiece podróżnych.
Niech wyschnie. Cześć, tutaj jeszcze tylko zapakujemy i oficjalne przekazanie. Cześć, tu nie ma różnicy, gdzie góra, dół, nie? A nie, to cześć, to musi być tak. Jestem słaby w takich, mam słabe zdolności manualne. Wielkie dzięki za zakup. Ja również dziękuję. Zapraszam na Instagrama Jakuba. Link tutaj w opisie napiszemy i zachęcamy do zakupu plakatów. Mam nadzieję, że zadowolony z zakupu. No. Jeszcze dokupię. O, to na pewno. I wjeżdża nasz pociąg. Miał wjechać na czwarty, ale zmieniło się i wjeżdża na pierwszy. Ale tym razem nie płaczę, bo z pierwszego mieliśmy odjeżdżać do Rawicza. A tylko 16 minut na zmianę toru mieliśmy. Więc wyszło elegancko. Ale jeden minus, bo mamy jakiś krzywy pantograf ponoć. Będziemy musieli coś pokombinować. Mi się kolega przyznał, że jest w szkole kolejowej w ogóle. Tak? I chce też do KD. To może będę go szkolił. Dobra, zobacz, czy pierwszy pantograf idzie do góry. Dzisiaj mamy w ogóle taki dzień, że same na jednych pantografach tylko jeździmy i na tych, na których nie powinniśmy. Dobra, bo za chwilę odjazd, a muszę jeszcze próbę cmyknąć. Dzięki wielkie. Do zobaczenia, dzięki za zakup. Dzięki za zakup, Jakub. A my robimy próbę. 40 sekund odjazdu. Niestety, znowu na przednim pantografie, jak już wspominałem. No ale mam nadzieję, że się nic nie stanie. Tam mi po prostu wygląda, że to może był nabierznik. Nie wiem, czy to już kiedyś się pojawiło na odcinku Dziennika Maszynisty. A jak nie, to zobaczymy. Jedziemy. Jesteśmy w Obornikach Śląskich. I niestety musieliśmy już zgłaszać osoby postronne na torach. Kurczę, no. Nie ma żadnego peronu w okolicy, żadnego zielonego terenu, jest zjazd wielu torów i kręci się tam osoba. Jak taki na przykład Michał może mieć potem pretensje, że ktoś zgłasza, że on tam jest i sokiści na niego są nasłani? Kurczę, no. Troszeczkę rozwagi, bo maszyniście nasuwa się tylko jedno, że taka osoba może chcieć zrobić tylko jedno. Naprawdę. Włączmy myślenie, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie jest jakaś nagonka na tych Mikoli na nagrywanie. Mam nadzieję, że to był Mikol, bo jeśli nie, to kurczę, masakra. Jesteśmy już w Rawiczu. Chwilę przejdziemy sobie do odłączania tego pantografu. Ale chciałbym się z wami podzielić jeszcze takimi dwoma sytuacjami. A mianowicie pierwsza. W sumie wiecie, no nic się nie wydarzyło, no ale nie lubię chamstwa po prostu. I na jednej ze stacji, grupa młodych ludzi wyszła, jakaś tam randomowa osoba stała bardzo blisko krawędzi. No to oczywiście dałem RP1 i dobra, ruszam dalej. Idzie grupka jakichś młodych ludzi, jeden się odwraca i mi pokazuje środkowy palec. Kurczę, takie dobre podziękowanie za to, że bezpiecznie, planowo do domu ktoś cię przywiózł. Super. Już miałem taką jedną sytuację, że właśnie pasażer jednej ze śmieciarek, firm, która obsługuje tutaj chyba Wrocław, też mi na przejeździe pokazał, bo musieli się zatrzymać przed pociągiem. Tam był ogromny napis na tej śmieciarce tej firmy, więc aż tak się pofatygowałem, że napisałem bardzo ładne podziękowanie za ten gest, żeby tam jakąś ładną premię dla tego pracownika zrobili. No ale tutaj pewnie tego młodego człowieka już nigdy w życiu więcej nie spotkam. Wiem, nie powinienem się tym przejmować. No i pewnie, nie wiem, może tu jakąś konfiturą mnie nazwiecie czy coś, ale naprawdę nie lubię chamstwa, szczególnie takiego bez żadnej przyczyny. A druga sytuacja, na jednej ze stacji, również bardzo blisko skrajni, stała bardzo młoda dziewczyna. Oczywiście zacząłem trąbić, zacząłem hamować i jej chłopak ją ściągał z nasypu. Pewnie jakaś głupia, dziecinna zabawa, ale no naprawdę mi aż się zrobiło ciepło tutaj w środku. Ileż można prosić o to, abyśmy trochę rozsądku, trochę pomyślunku w sobie mieli. Ja rozumiem, że młody wiek ma swoje prawa, ale kurczę,
No nie wiem. Dobra, w sumie nawet nie ma co komentować, bo normalnie bym tego nie nagrał, ale jakoś tak mnie ruszyło. Dobra, już chyba wiem. Po prostu chyba się już starzeję. Ale naprawdę, proszę, nie róbmy sobie z terenów kolejowych placów zabaw. Opuszczamy pantograf. Cyk, spadło. O kurczę. I idziemy odłączać ten pantograf. Tak fizycznie już, żeby przez pomyłkę nikt go nie podniósł. To widzimy się za chwilę.
Jesteśmy na Kłodzku mieście i tak jak w przypadku 45 w Liskowie, niestety pantografem musieliśmy opuścić. Kurczę, zimno. Dobra, nie przedłużam, bo trzeba szybko cisnąć, bo nam się godziny niedługo skończą. Jesteśmy już odstawieni na torze 4A w Kłodzku. Tuż za wykolejnicę dyżurny nam kazał zjechać. Muszę jeszcze tutaj odpisać u nas tutaj... Muszę jeszcze u nas odpisać w tablecie te naprawy, że odciąłem pantograf pneumatycznie. No chyba, że to już ktoś zrobił wcześniej. Mało czasu mamy do zakończenia służby, a mianowicie jeszcze tylko 5 minut. Dyspozytorowi już zgłosiłem, ile kilometrów zostało, więc przejdziemy do tego podsumowania. Teraz będzie turbo szybkie. Nie będę nawet mówił, że nie będę przedłużał, bo to już musi być turbo szybkie. Cała służba przebiegła ekstra. Wszystkie pociągi planowo, o ile dobrze pamiętam. Szkoda tych pantografów, ale cóż, ta maszyna nie będzie słychać na nagraniu. Przechodzi chyba w czerwcu na P4, więc ją tam elegancko, mam nadzieję, naprawią. I tak jak mówiłem, dałem egzamin na Elfy. I miałem jeszcze jedną kwestię tutaj dać, że niestety, ale w czerwcu być może te odcinki nie będą takie dodawane tak systematycznie, bo oprócz tego, że jednak się będę przeprowadzał i to będzie na plus, że będę miał więcej czasu, to nie będę miał możliwości nagrać dzienników maszynisty, a to wszystko ze względu na to, że 16 czerwca mam zabieg. Będę w szpitalu i będę miał troszeczkę wolnego. Z tego miejsca chciałbym podziękować panu doktorowi Jarosławowi, który trafnie mnie tutaj zdiagnozował. I mogę śmiało powiedzieć, że w takim szerszym spojrzeniu uratował mi życie, bo to coś, co ja mam, to na pewno za jakiś czas sprawiłoby, że mógłbym się już nie obudzić we śnie. Ale to dobra, do 16 czerwca jeszcze jest trochę czasu. Postaram się coś tutaj wam na bieżąco nagrywać, żebyście wszystko wiedzieli. Dobra, nie przedłużam, bo znowu się rozgadałem, a miało być turbo szybkie. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam ten odcinek się spodobał, to proszę o zostawienie komentarza, łapki w górze, zostawienia subskrypcji oraz kliknięciu w dzwoneczek. Zapraszam was również serdecznie na mojego Instagrama oraz Facebooka. Jeśli ktoś ma Discorda, chciałby porozmawiać, to zapraszam na serwer Mój Dzień w KD na Discordzie. Mega super atmosfera. Mógłbym nawet rzec, że taka rodzinna, więc naprawdę mega polecam. Raz jeszcze wam serdecznie dziękuję za to, że ze mną jesteście. No cóż, niestety trzeba kończyć. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siemano, cześć. Do domu. Pozdrawiam was jeszcze raz serdecznie. Do zobaczenia.